Kolejny wniosek, przepraszam, nie wniosek, kolejny projekt uchwały, druk numer 2, autorstwa Komisji Budżetowej. Na referenta wskazano pana przewodniczącego Wojciecha Liszkę. Proszę pana radnego o odczytanie projektu uchwały. Uchwała nr 2 przez 357 przez 2013 Rady Dzielnicy 10 Skoszowice z dnia 27 czerwca 2013 roku. W sprawie podziału środków finansowych przeznaczonych na zadania priorytetowe dzielnicy 10 na 2014 rok. Podstawa prawna. Paragraf 1. Ustala się listę zadań priorytetowych dzielnicy 10 na 2014 rok i przeznacza na nie środki według załącznika do uchwały. Paragraf 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Załącznik do uchwały nr 2 przez 357 przez 2013 Rady Dzielnicy 10 Skoszowice z dnia 27 czerwca 2013 roku. Lista zadań priorytetowych na 2014 rok. 1. Budowa boiska retencyjnego przy WLKS Trakus, zadanie wieloletnie, uchwała nr 13 przez 167 przez 2011 17 listopada 2011 roku z późniejszymi zmianami 400 tysięcy złotych. 2. Wydawanie i druk gazetki dzielnicy 10, kwota 16 tysięcy złotych. 3. Obsługa strony internetowej dzielnicy 10, kwota 7 tysięcy złotych. 4. Kolportaż gazetek dzielnicy 10, kwota 1500 złotych. 5. 4. Dzielnicowy turniej sportowy dla uczniów szkół podstawowych z terenu dzielnicy 10, kwota 4 tysiące złotych. 6. Organizacja wycieczek dla koła emerytów i rencistów Gminy Ługowice 650 złotych. 7. Organizacja wycieczek dla koła emerytów i rencistów Opatkowice, kwota 800 złotych. 8. Organizacja wycieczek dla koła emerytów i rencistów z Foszowice, kwota 1250 zł. 9. Organizacja wycieczek dla koła emerytów i rencistów z Gdyniowice, kwota 500 zł. 10. Organizacja wycieczek dla koła emerytów i rencistów w Rublowice, kwota 1100 zł. 11. Dodatkowe lekcje WF SP nr 97 ulica doktora Judyma 10, kwota 11,5 tysiąca zł. 12. Dzień Dziecka i Sportów z SP nr 97 ulica doktora Judyma 10, kwota 2000 zł. 13. Zakup wyposażenia elektrycznego dla przedszkola samorządowego nr 132 w Skoszowicach w ulicy Merkuriusza Polskiego 6, kwota 5 tysięcy złotych. 14. Krótkie praktyka publiczna filia nr 5 w Skoszowicach, zakup nowości książkowych i audiobooków oraz zakup wyposażenia, kwota 7 tysięcy złotych. 15. Podgórskie Biblioteka Publiczna filia nr 18 w Kosocicach, zakup nowości książkowych i audiobooków, kwota 800 zł. 16. Utrzymanie bieżące terenów zielonych w dzielnicy 10, kwota 2000 zł. 17. Remont związany z połączeniem wewnętrznym dwóch budynków okręga w Różlowice wraz z malowaniem po remoncie, kwota 30 tysięcy zł. 18. Zakup oznakowanych radiowozów dla 6. Komisariatu Policji, kwota 9,5 tysiąca zł. 19. Zakup adaptera podciśnieniowego do opróżniania skokochronu oraz manometru testowego dla skokochronu dla JRG nr 6 Państwowej Straży Pożarnej, kwota 2,5 tysiąca zł. 20. Organizacja imprez osiedla Opatkowice dla seniorów osiedla SP nr 134 oraz festynu Opatkowickiego, kwota 5500 zł. 21. Zakup tablic multimedialnych dla szkoły podstawowej nr 97, kwota 13 tysięcy zł. Razem 521 600 zł. Dziękuję panu przewodniczącemu za odczytanie. Otwieram dyskusję. Czy ktoś z państwa radnych chciał zabrać głos w tej sprawie? Pan radny Kotecki, proszę bardzo. Ja mam jedno pytanie do państwa radnych, bo o ile dobrze się orientuję, to jesteśmy radnymi całej dzielnicy 10, a niestety ja, nie tylko ja i nasi mieszkańcy, bo i to jest tak samo z osiedla Soboniowice, jesteśmy oburzeni po prostu postępowaniem wszystkich radnych. Radnych, którzy reprezentują całą dzielnicę, a niestety żadne z zadań priorytetowych nie zostało ujęte, a propozycje zostały dane. To jest kolejny raz. To się po prostu powtarza. Wszystko idzie na Kliny, wszystko idzie na Opatkowice. Niestety nasza część społeczeństwa jest zawiedziona. Szanowni państwo, koło fortuny się toczy. Jednemu otwiera drzwi, innym niestety zamyka oczy. Ja zostałem zobowiązany przez moich mieszkańców, żeby nie głosować na dzisiejszej sesji i niniejszym toczymy. Dziękuję bardzo. Dziękujemy za wypowiedź. Czy ktoś jeszcze z państwa chciałby zabrać głos? Ja mam moment, pani radna Rozkowała pierwsza, tak? Czy nie? Ja się nie zgłaszam. No to przepraszam, odebrałem ten ruch ręką i zgłoszenie dyskusji. Pan radny Kapera. Panie przewodniczący, tak sobie teraz na spokojnie wyliczyłem. 1/5 budżetu ze 121 600 przeznaczono na promowanie dzielnicy 10, dzielnicy Skoszowice. Z
ze 140 nie, troszeczkę jest 500, 121 600, to jest podsumowanie, czy 24 500 poszło na sama forma jakiejś autoreklamy, nie wiem kogo, czy tutaj. Wydawanie gazetki 16, 7 obsługa, strony Kolportaż 1500, gdzie naprawdę jest tyle ważnych spraw, tyle, są kluby, są biblioteki, gdzie tutaj na przykład do tej biblioteki 800 zł dano, a tutaj wyrzucona jest 1/5 naprawdę, gdzie ludzie na to, po co i po co ponadto, gdzie tyle ważniejszych rzeczy jest. Pytam, proszę mi o odpowiedź. Panie radny, no tak pan pyta, jakby pan dzisiaj przyszedł pierwszy raz i pierwszą kadencję w ogóle był pan radny. Od zawsze rada ma obowiązek komunikowania się z mieszkańcami. My się komunikujemy za pomocą gazetki i za pomocą strony internetowej. Ja zupełnie nie widzę tutaj... Ale mówimy o oszczędnościach. No i ale to już panu mówię, że na przykład... Panie radny Kapera, mówi jeden radny, panu nie przeszkadzano, teraz mówi pan radny Wojciechliczka. To już panu mówię, że na przykład zmniejszyliśmy koszty wydruku i wydawania gazetki 910 o 1000 zł. No są pewne koszty i nie przeskoczymy tego. Druk kosztuje, praca pana, który, pana redaktora też kosztuje. To są takie koszty. Komunikować się z mieszkańcami musimy, bo taki jest nasz obowiązek. Dziękuję serdecznie. Czy ktoś jeszcze z państwa chciał zabrać głos? Jeszcze do pana Liszki, do pana przewodniczącego. Proszę bardzo. Pytanie, a co z klubami? Panie radny, po raz drugi i ostatni. Dobrze. A co z klubami osiedlowymi? Dlaczego nie zostały dofinansowane? Nie da się wszystkiego dofinansować, ale z tego co ja wiem, kluby zostaną dofinansowane ze środków powierzonych na kulturę. Rozumiem, że wątpliwości pana radnego w temacie kultury zostały rozwiane tym samym. Nie, nie całkiem. No to pozostaniemy przy niespełnieniu pana radnego. I tym samym przechodzimy do głosowania, ponieważ nikt z państwa więcej w dyskusji się nie zgłosił. Szanowni państwo, zapytuję, kto z państwa radnych jest za przyjęciem tego projektu uchwały? Proszę podnieść rękę. Dziękuję. Kto jest przeciw? Proszę podnieść rękę. Dziękuję. Kto się wstrzymał? Nie ma. Czy ktoś nie brał udziału w głosowaniu? Dziękuję serdecznie. Stwierdzam, że uchwała została podjęta.